Jeśli zapytacie mnie, jakie są najdziwniejsze słuchawki bezprzewodowe, jakie widziałem, to bez chwili zawahania powiem, że są to Sony LinkBuds. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałem Cię zachęcić do subskrypcji tego kanału, bo tutaj pojawiały się treści technologiczne oraz co jakiś czas treści foto-wideo. Kiedy tylko zobaczyłem te słuchawki na jakichś fotkach prasowych, pomyślałem, muszę je przetestować, muszę zobaczyć, jak grają i jak leżą w uchu, bo to jest dla mnie najważniejsze. Moje ucho jest dosyć nietypowe i ja mam jakiś problem ze słuchawkami dokanałowymi, więc ta nietypowa konstrukcja LinkBudsów naprawdę mnie mocno zainteresowała. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę po odpakowaniu paczki, to to, że już samo pudełko z tymi słuchawkami jest naprawdę bardzo, bardzo małe. A w środku znajdziemy oczywiście case ładujący, same słuchawki, przewód ładujący USB typu C oraz kilka rozmiarów gumaciak, aby dopasować je do naszego ucha. No i jak już powiedziałem o tym kompaktowym rozmiarze, zobaczcie sami. To jest case ładujący te słuchawki, który pozwoli nam na naładowanie tych słuchawek na dodatkowe 12 godzin słuchania muzyki. Nie widziałem nigdy tak kompaktowego case'a, tak praktycznego, również ze względu na materiał, z jakiego został wykonany. Etui wykonany jest z takiego matowego, dosyć grubego, dobrej jakości plastiku i ono na pierwszy rzut oka wygląda, jakby było brudne. Bo nie jest to taki czysty biały, tylko taki kropkowany, takie straciatella, nie wiem jak to nazwać, ale z jednej strony jest to bardzo praktyczne, bo jeśli rzeczywiście coś nam się zakurzy, ubrudzi, no to będzie to wyglądało tak, jakby tak miało być. Etui ładowane jest za pomocą kabla USB typu C, który jak wspomniałem mamy w zestawie. Mamy również tutaj guziczek, który służy na przykład do resetowania naszych słuchawek lub wprowadzania ich w tryb parowania. Ale przejdźmy już do samych słuchawek, które mamy w środku. One są fajnie zakliknięte na swoich miejscach, one nam nie wypadną tak łatwo. Po prostu jest tutaj taki haczyk, który je zahacza i powoduje, że one siedzą w tym case'ie bardzo stabilnie. Słuchawki są wykonane z tego samego materiału, z jakiego zostało wykonane pudełko. No a ich design, co tu dużo mówić. Jak Wam już wcześniej wspomniałem, są to najdziwniejsze słuchawki, jakie kiedykolwiek widziałem. Moje uszy strasznie nie lubią słuchawek dokanałowych. Mówiłem to na początku. I bałem się, że również z tymi słuchawkami będę miał problem, aby je dopasować. Ale okazało się, że gumeczki w rozmiarze M idealnie dopasowały się do mojego ucha. I są to jedne z nielicznych słuchawek, które nie wypadają mi z uszu. I za to jak najbardziej wielki plus. Ale z tego co wiem, to nie każdy ma tak łatwo z dopasowaniem tych słuchawek. Natknąłem się na film Kuby Klawitera na jego angielskim kanale i on tam mówił o tych słuchawkach i o ich dopasowaniu do jego ucha. No i rzeczywiście u niego to nie wygląda tak kolorowo i te słuchawki po prostu u niego nie siedzą stabilnie. U mnie, czy skaczę, biegam, robię cokolwiek, te słuchawki nawet nie drgną i siedzą idealnie w moim uchu. Więc to jest kwestia personalna, czy będą Wam te słuchawki pasować do ucha, czy nie. Na to już nic nie poradzę. I tu nie tylko chodzi o to, że one fajnie się dopasowały do mojego ucha, że nie wypadają, ale przez to, że one są leciutkie, dopasowały się dobrze, to nosi się naprawdę wygodnie, bo nie czuć praktycznie, że mamy je w uchu. No a przez ich konstrukcję, to kiedy nie mamy włączonej muzyki, to praktycznie nawet nie słyszymy, że mamy cokolwiek w uszach. Podstawową funkcją i zaletą tych słuchawek jest izolacja od otoczenia. A właściwie jej brak. W AirPodsach Pro mamy tryb transparencji, ale tu jest tylko ten tryb transparencji i nie jest to tryb elektroniczny, tylko jest to tryb, można powiedzieć, analogowy. W AirPodsach Pro, po prostu kiedy włączymy sobie transparencji, to nasze słuchawki za pomocą wbudowanych mikrofonów nadają nam do uszu to, co dzieje się wokół nas. W LinkBudsach wygląda to zupełnie inaczej i przez ich nietypową konstrukcję dźwięki, które nas otaczają, wpadają nam do ucha właśnie przez tą dziurkę, która jest w środku słuchawki. Ja korzystałem z tych słuchawek i w domu, w komunikacji miejskiej, na ulicy i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, jeśli nie macie muzyki włączonej na full, to jesteście w stanie usłyszeć dosłownie wszystko. Jeśli macie muzykę trochę głośniej, to wiadomo, już wtedy ciężko te dźwięki cichsze przebijają się do naszych uszu, ale ogólnie słyszymy, co się wokół nas dzieje. No i na przykład nadjeżdżający samochód, czy kogoś, kto nas woła z drugiego końca ulicy, powinniśmy usłyszeć. Jeśli chodzi o dźwięk tych słuchawek, to zostawimy to sobie na koniec, a przejdziemy do kolejnej ciekawej funkcji tych słuchawek, czyli sterowanie. Do tej pory spotykałem się z systemami, które wymagają tapnięcia w słuchawkę albo kliknięcia przycisku na słuchawce, co było bardzo niewygodne i bardzo bolało w ucho, kiedy musieliśmy kilka razy kliknąć jakiś guzik. Te słuchawki mają najlepszy system sterowania na świecie, bo wystarczy, że włożycie sobie taką słuchaweczkę do ucha i żeby zmienić na przykład kawałek na następny lub wywołać jakąkolwiek inną funkcję, które możemy sobie dowolnie modyfikować w aplikacji do tych słuchawek, o której zaraz, to wystarczy, że zrobimy tak. W tym momencie po prostu mogę tymi słuchawkami sterować poprzez uderzanie w skroń.
Jest to oczywiście opcja, którą możemy wyłączyć. Wtedy uderzamy tylko w słuchawkę, ale uderzanie się gdzieś tutaj, 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 nie mocno, to takie tapnięcie, to naprawdę najlepszy sposób sterowania słuchawkami, jaki do tej pory widziałem i sprawdzał się po prostu świetnie. A jeśli wspomniałem już o aplikacji, to jedną z funkcji jest tam Speak to Chat, czyli jeśli słuchawki wykryją, że my coś mówimy, zatrzymają muzykę na wybrany przez nas czas. 5-15 sekund lub też zatrzymają ją do momentu, kiedy sami sobie jej nie włączymy. Odzywamy się do kogoś, słuchawki pauzują muzykę. Kiedy czują, że skończyliśmy już mówić, to po 5 sekundach tą muzykę włączają. I to naprawdę działa, przetestowałem to. I w moim przypadku to nie sprawdza się dobrze, w sensie nie potrzebuję tego, żeby zatrzymywać muzykę na 5 sekund i tak dalej. Nie była mi potrzebna ta funkcja, ale naprawdę zrobiła na mnie wrażenie i działała poprawnie. No a opcja Speak to Chat na pewno nie będzie dla osób, które po prostu lubią sobie śpiewać słuchając muzyki, no bo jak tylko zaczniecie śpiewać, to muzyka wam się zastopuje i wiecie jak to jest, jak nagle zdejmiecie słuchawki podczas śpiewania waszego ulubionego kawałka. Wcale nie brzmimy tak jak wokalista, który go wykonuje. W aplikacji znajdziemy także podstawowy equalizer, żeby dopasować sobie to, jak te słuchawki mają grać. Możemy również wybrać, na co ma być kładziony nacisk w transmisji między słuchawkami a telefonem, czy ma być to nacisk na jakość muzyki, czy to ma być nacisk na zasięg. Ja nie widzę różnicy między tymi dwoma trybami, nie wiem dlaczego. Próbowałem i zasięgu, i jakości muzyki, i tutaj zasięg był dobry, i jakość muzyki również była taka sama. Czyli będąc w swoim pokoju, odszedłem na drugi koniec mieszkania, więc było to jakieś 10 metrów i to w dodatku jeszcze przez ściany. Te słuchawki ani razu nie przerwały, dopiero kiedy zrobiłem coś takiego, czyli odciąłem je zupełnie od sygnału, no to przestały grać. No ale nie ma w nich jakiegokolwiek problemu z zasięgiem. Można spokojnie po całym mieszkaniu się przemieszczać i słuchać sobie muzyki z telefonu, który leży w innym pokoju. Kolejną funkcją związaną z użytkowaniem tych słuchawek jest możliwość pauzowania muzyki, kiedy wyjmiemy którąś ze słuchawek z ucha. Również bardzo przydatne. Wiem, że niektórzy nie lubią takich rzeczy, bo czasami korzystają na przykład z jednej słuchawki. Ta opcja również jest bardzo dobra, nie miałem z nią problemów, słuchawki mi się same nie wyłączały. Tylko wtedy, kiedy naprawdę chciałem, kiedy je wyjąłem i chciałem, żeby one nie grały. Jeśli chodzi o baterie w tych słuchawkach, to producent deklaruje 5,5 godziny w samych słuchawkach oraz dodatkowe 12 godzin przez ładowanie etui. No i powiem wam szczerze, no nie odliczałem stoperem całego czasu, kiedy używałem tych słuchawek, no ale po tych dwutygodniowych testach miałem 41% baterii w etui, zatem można powiedzieć, że to, co podaje producent, jest jak najbardziej realne, bo myślę, że mniej więcej właśnie te 6 godzin mogłem korzystać z tych słuchawek. No ale dobra, wiem na co czekacie. Czekacie na to, jak te słuchawki grają. Od razu zaznaczę, nie jestem jakimś audiofilem, nie mam zboczenia na punkcie jakości muzyki, ale moje ucho jest dosyć wrażliwe na takie rzeczy. I muszę wam powiedzieć, że te słuchawki nie grają jak słuchawki za 900 zł. Jeśli chodzi właśnie o specyfikę tego dźwięku, to mam tutaj mało basu, bardzo dużo tonów średnich, no i również słyszane bardzo dobrze tony wysokie. Wynika to no głównie z konstrukcji tych słuchawek, nie są one tak dopasowane do naszego ucha, ciężej im przynosić te niskie tony, zatem osoby, które kochają soczysty bas, sorry, to nie są słuchawki dla was. Ale te tony średnie, tony wysokie, naprawdę są dobrej jakości. Nie można powiedzieć, że te słuchawki grają źle. Te słuchawki po prostu grają inaczej niż większość osób się tego spodziewa. Jednak taki typowy użytkownik słuchawek dousznych, dokanałowych chce trochę tego basu. Dla mnie on nie jest taki mega wymagany. Troszkę mogłoby być go więcej. To nie jest jakaś super górna półka, jeśli chodzi o jakość muzyki. To jest taki średniaczek z ciekawą konstrukcją i z jakością dźwięku, która jest na dobrym poziomie. Oczywiście w słuchawkach mamy wbudowany mikrofon, możemy prowadzić rozmowy telefoniczne. Rozmawiałem z kilkoma osobami na zewnątrz, w środku. Mówiły, że słychać mnie bardzo dobrze, że słychać, że rozmawiam przez jakieś słuchawki, zestaw głośno mówiący. Nie mówiły, że mnie nie rozumieją. Wręcz przeciwnie, mówiły, że jestem bardzo dobrze słyszalny i ja również bardzo dobrze je słyszałem. Podsumowując, myślę, że te słuchawki znajdą swoich odbiorców, ale bardzo specyficznych. Czy ja bym je kupił? Tak,
ale nie za tyle, za ile są w sklepach. Jeśli te słuchawki kosztowałyby 400-500 zł, to naprawdę mógłbym się nad nimi zastanowić, bo jakość dźwięku mi w miarę odpowiada. Nie jest najgorsza, jest dla mnie akceptowalna, ale wygoda tych słuchawek w przypadku mojego ucha to naprawdę coś kosmicznego i w końcu są to słuchawki, które nie wypadają mi z ucha. Chociaż tak jak mówiłem, jest to bardzo personalna kwestia, no bo każde ucho jest inne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Oczywiście aktualną cenę tych słuchawek znajdziecie w opisie. Subskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę, piszcie komentarze. No i zapraszam Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!